W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać flagowy nasz produkt, pompę ciepła, którą zamontowaliśmy u siebie w firmie jakiś czas temu. Od tamtej pory, chyba od kwietnia, tą pompę testujemy, sprawdzamy, analizujemy różne jej parametry pracy i postanowiliśmy wprowadzić ją do swojej oferty. Jest to pompa wysokotemperaturowa, która nadaje się do nowych domów, nowo powstałych, jak i do modernizacji tych starszych domów. Tutaj przeniesiemy się do naszego klienta, który w domu z 1900 roku zamontował, właśnie zdecydował się na tego typu sprzęt i zobaczymy, jak to działa. Pompa, tak jak wspomniałem, wysokotemperaturowa, możliwość współpracy z grzejnikami, z ogrzewaniem podłogowym, więc jest to bardzo uniwersalny żołnierz na czynniku R290, tak zwanym propanie. Propan jest to gaz naturalny, całkowicie bezpieczny dla środowiska. Jest to czynnik, który w tej chwili ma chyba największy potencjał. Zastępuje te starsze właśnie nośniki tej energii. Efektywność energetyczna tej pompy to A+++, trzy plusiki. Dzięki temu możemy zyskać najwyższe możliwe dofinansowanie, nawet do 18 tysięcy złotych, więc dzięki temu czynnikowi bardzo fajne możliwości finansowania tego istnieją. Pompa na pierwszy rzut oka jest wykonana z bardzo dobrze wyglądającego tworzywa, odpornego na warunki atmosferyczne, na deszcz, na słońce. Jest ona bardzo solidna, pięknie lśni w słońcu, więc idealnie wygląda przy nowo powstałych budynkach, które mają nowoczesną elewację, nowoczesny antracytowy dach i bardzo fajnie to wygląda. Nie jest to typowa taka jednostka, jak znamy, widzimy, jeździmy, jak te pompy się prezentują pod tymi domami. Ta jest taka z zębem. Pod spodem bardzo dobra izolacja, w całości praktycznie wyściółana taką matą akustyczną, która ogranicza dźwięki wydobywające się podczas pracy, oraz bardzo solidna elektryka, która znajduje się pod obudową. Wszystko jest naprawdę estetycznie wykonane i nie ma do czego się doczepić. Widzieliśmy różne pompy, różne jednostki zewnętrzne typu monoblok i tutaj jest to naprawdę na wysokim poziomie. Pompa występuje w mocach 9, 15 i 22 kW, także naprawdę full przekrój praktycznie do każdego domu, gospodarstwa jednorodzinnego jesteśmy w stanie coś tutaj zaproponować. Jeżeli chodzi o urządzenia, które montujemy, no to tak jak wcześniej mówiłem, montujemy raczej sprawdzone rozwiązania, żeby sobie tutaj nie strzelać w kolano, żeby budować markę firmy, więc z pełną odpowiedzialnością mogę polecić produkty tej firmy. Zyskujemy kolejnych klientów dzięki takiemu podejściu do sprawy i naszym takim głównym motto są relacje ponad transakcje. Tak, tutaj nie robimy tego typu rzeczy, że coś montujemy i zostawiamy klienta samego z urządzeniem. Automatyka, to co dostarcza producent, pozwala nam jeszcze zdalnie monitorować pracę takiej pompy w momencie ukończenia montażu przez jakiś czas, żeby dopracować odpowiednie parametry pracy, coś tam podregulować i wszystko to się dzieje za zgodą użytkownika, który nam udostępnia swoje loginy do tak zwanej aplikacji Econet, która jest tutaj w standardzie i często możemy usunąć awarię albo gdzieś użytkownik coś namiesza, tak właśnie zdalnie, bezpodjazdowo robimy to w zakresie usługi montażu, więc bardzo fajnie się to montuje i bardzo fajnie się to obsługuje, oszczędzamy czas i pieniądze. W maszynowni mamy takie oto urządzenie, jednostka, która jest też bardzo solidnie wykonana, ze smakiem. Układ elektryczny zabezpieczający podstawowe komponenty, podzespoły tej pompy,
podlicznik energii, automatyka, tutaj wspomniany moduł Econet, który zapewnia nam zdalne sterowanie z każdego miejsca na świecie naszą pompą i jest to bardzo fajnie zrobione. Pompa w standardzie obsługuje 3 obiegi grzewcze, 2 grzewcze i centralną wodę użytkową, grzałka elektryczna, akumulator, tak zwany UPS. Jeszcze raz podkreślę jakość wykonania. W naszym przypadku nie ma tutaj żadnego sterownika, gdyż ten sterownik jest wsiony na naszą salę sprzedaży. W mojej opinii jest to dodatkowy atut. Nie musimy po prostu inwestować w jakiś regulator dodatkowy, pokojowy, tylko możemy zarządzać już z tego salonu całym tym urządzeniem. Czyli mamy 2 możliwości sterowania pompą. Poprzez zdalną aplikację oraz poprzez panel sterujący graficzny, bardzo intuicyjny w salonie, więc przenieśmy się do niego. No i mamy nasz panel pokojowy, który jest głównym sterownikiem całego urządzenia. Bardzo intuicyjny, fajna grafika, podstawowe wszystkie informacje odnośnie temperatur, odnośnie statusu pracy urządzenia. Wyświetlają się wszystkie urządzenia, podzespoły, które aktualnie pracują bądź są wyłączone. Daje nam on bardzo dużo możliwości różnych konfiguracji, więc bardzo fajnie, nie dublujemy po prostu rozwiązań, że tam regulator, tu regulator, mamy jeden centralny, świetny, to się sprawdza i uważam to za mega plusik. Teraz przeniesiemy się do naszego klienta, który zamontował pompę Kipi Hero w swoim domu, który został wybudowany w 1900 roku. Także korzystając z okazji, proszę o komentarze, o subskrypcje, o lajki. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie. Znajdujemy się w Świdnicy, w Kłodzku. Zachęcamy do obejrzenia tu naszej instalacji, naszego urządzenia, to jak to działa. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji odnośnie się montażu tego urządzenia odsłaniamy wszystkie karty, relacje ponad transakcje, więc zapraszam, a my lecimy do tego klienta. No i jesteśmy w miejscu montażu pompy wysokotemperaturowej, inwerterowej typu monoblok. Główną cechą monobloka jest to, że rury znajdujące się w domu centralnego ogrzewania wychodzą z niego i są podpięte bezpośrednio do tej jednostki. Jeżeli brakuje prądu, tego typu sprzęt jest zabezpieczony poprzez pompkę cyrkulacyjną, która po sygnale z odpowiedniego stycznika przy tym zaniku prądu daje sygnał i pompka jest zasilana akumulatorem, który znajduje się w hydroboksie i wymusza pracę na krótkim obiegu tej wody. Woda, która jest w ruchu, nie zamarznie, więc taki stan rzeczy może trwać przez 24 godziny nawet. To, co tutaj zrobiliśmy, to wymieniliśmy kocioł ekogroszkowy, który był nieefektywny, w tym domu nigdy nie było ciepło, na właśnie tą pompę. Drugim z ważnych zabiegów jest to, że wymieniliśmy część grzejników na większe. Dzięki tej wymianie mogliśmy osiągnąć temperaturę w pomieszczeniach przy parametrze pracy, przy temperaturze tej wody grzewczej 35 stopni. Więc tutaj teraz mamy temperaturę około minus 2 stopni i parametr, który sobie idzie w grzejniki, to 35 stopni. W domu jest osiągnięta temperatura 21 stopni. To, co stoi przed domem, to jednostka zewnętrzna na odpowiednim stojaku. Taca ociekowa jest, gdzie skrapla nam się woda po każdym odmardzaniu jednostki oraz kabel grzejny, który ma za zadanie tutaj nie robić pokrywy lodu, tylko odprowadzić wodę, która się skrapla do instalacji burzowej. No i jesteśmy w maszynowni, gdzie wcześniej był zamontowany kocioł na ekogroszek. Było tutaj bardzo brudno, był węgiel. Teraz mamy kotłownię maszynownię wykafelkowaną, jest czyściutko, cichutko i tak można żyć. Jednostka Hydrobox, taka jak była prezentowana na firmie. Panel operatorski, tak samo wyniesiony w część mieszkalną. Bufor 100-litrowy. Jeden obieg grzewczy z mieszaczem oraz zasobnik 200-litrowy dedykowany do pomp ciepła.
Tak więc wcześniej tutaj na cele grzewcze szło około 2 worków ekogroszku. Teraz koszt nagrzania średnio to jest około 42 zł na dobę tego domu, więc oszczędność jest bardzo duża i czas pracy jest minimalizowany do minimum. Nic tutaj w zasadzie przy tym nie robimy. Także zapraszam do współpracy i polecam się. Cześć. Oferta tylko dla moich subskrybentów. Jeżeli jesteś zainteresowany jakimś materiałem z branży grzewczej, zapraszam do kontaktu. Podeślij swoją wycenę z firmy konkurencyjnej, na pewno przedstawimy tańszą opcję. W naszej ofercie minimum. Pompy ciepła, mniejsze, większe kotły na pelet, zmiękczacze wody, rekuperatory B-Fresh, kotły gazowe oraz wiele, wiele innych materiałów potrzebnych do uzbrojenia Twojego domu w instalację. Rury do podłogówki, szafki, rozdzielacze. Napisz do nas, na pewno zrobimy lepszą ofertę.